Zamykajmy przed tobą drzwi. Coś czegoś wielkiego i mądrego, pomóż nam zdobyć coś wspaniałego, pomóż nam, byś nigdy nie zawiodła się. Proszę cię, nigdy nie zawiedź mnie, bo nigdy nie zawiodę cię. Dzisiaj w naszej szkole mamy wielkie święto. Liczba pi świętuje 3,14. Jeśli liczyć chcesz, bardzo spociw się. Liczyć pamięć ćwiczyć, chyba nie skończysz. Ludowina zwana, bardzo jest lubiana. Liczba niewymierna to pi pierwszorzędna. Liczba niewymierna to pi pierwszorzędna. Liczba pi fajna jest, powie to każdy, który słabo lubi jeść. Może ona skomplikowana trochę jest, ale problemu z nią nie będziesz mieć. Liczbę pi znasz, razem ci zapamiętaj na przyszły czas, bo ona się przyda ci. Co się mówi, że tu nie pasuje, co ja w ogóle tu rapuję? Bo liczba się nie rewanżuje, to przecież nie jest tabliczka mnożenia ani dzielenie, więc powiedz przyjacielu. Liczbę pi znasz, razem ci zapamiętaj na przyszły czas, bo ona się przyda ci. Znalazłem wybitny matematyk, Albert Einstein, ziomek nam dobrze znany. Fizykę Albercik również ogarnia, ma tyle IQ, że oblicza MC kwadrat. Liczba pi powstała 4000 lat temu. Ludzie myśleli, że później ona powstała. Zwana jest potocznie jako Ludolfina. Liczba pi, mili liczba niewymierna. Liczba pi, liczba nie do ogarnięcia. Liczba pi, nie, nie ma końca. 14 marca dziennie. Tak, dziękuję.